Niemiecka gospodarka jest dla Polski najważniejszym partnerem handlowym, tak w zakresie eksportu, jak i w zakresie importu. Mniej więcej 28-29% polskiego eksportu jest skierowane do Niemiec. Przeszło 20% polskiego importu pochodzi z Niemiec. Jest to nasz najważniejszy partner handlowy. Jest to związane z tym, że jest to po pierwsze duża gospodarka, bardzo bliska nam geograficznie. Gospodarka, z której bardzo wielu inwestorów inwestuje w Polsce i prowadzi między Polską a Niemcami interesy. Tutaj firmy pomiędzy sobą współpracują. To jest też gospodarka, w której jest sporo naszych obywateli, którzy też wzmagają handel polskimi towarami w Niemczech, choćby w sklepach detalicznych, wybierając towary pochodzenia polskiego z przyczyn takich nawet nostalgicznych. To jest też gospodarka, po której naszym przedsiębiorcom stosunkowo łatwo poruszać się, bo to jest mentalność, którą my rozumiemy, jesteśmy w stanie handlować, jesteśmy w stanie się dogadać. Cały ten zestaw czynników powoduje, że Niemcy są dla nas najważniejsi. Faktycznie jest tak, że bardzo często analitycy skrupulatnie obserwują to, co się dzieje w niemieckiej gospodarce, żeby na podstawie tego prognozować, co może się zadziać z gospodarką polską. Bardzo często pokazywane były takie wykresy, na których jednocześnie zestawiano poziom naszego PKB i niemieckiego, poziom niemieckiego PKB i na przykład poziom naszego eksportu, te dynamiki. I widać było, że przez długie lata tutaj była bardzo duża zgodność. Natomiast w ostatnim czasie widać pewnego rodzaju dysonans. Gospodarka niemiecka nie przechodzi kryzysu suchą stopą, ma dosyć poważne kłopoty. Natomiast to jakby nie wpływa na jakoś istotnie na poziom naszej wymiany handlowej, zwłaszcza nie wpływa na nasz eksport. Wystarczy przypomnieć to, co się działo w ubiegłym roku. Gospodarka niemiecka skurczyła się dosyć poważnie, grubo powyżej 5%. I proszę zobaczyć, że w tym czasie należałoby się spodziewać spadku naszego eksportu, no mniej więcej 3 razy dynamiczniejszego, czyli przy spadku niemieckiej gospodarki o 5%, eksport powinien spaść o 15%. Tak typowo jest. Tymczasem nasz eksport w zeszłym roku wzrósł do Niemiec o 4%, może to niedużo, no ale pamiętajmy, w jak tragicznym, w jak kryzysowym roku. Podobnie jest w roku bieżącym, jeżeli popatrzymy na dane za 4 pierwsze miesiące roku, no to tak naprawdę przy wciąż bardzo słabej kondycji gospodarki niemieckiej my mamy bardzo silne wzrosty eksportu i to nawet mimo, że jeszcze specjalnie nie weszliśmy w to echo niskiej bazy sprzed roku. Tak? Cały czas nasz eksport rośnie, wygląda dobrze i teraz pytanie, skąd to się bierze? Wydaje się, że są pewne przesunięcia pomiędzy operacjami, które robią koncerny pomiędzy zakładami w Niemczech i w Polsce. Być może część operacji jest wykonywana w Polsce. Być może część skracania przez duże firmy niemieckie łańcuchów dostaw, upraszczania, polega na tym, że więcej zamawiają w Polsce, a mniej być może na Dalekim Wschodzie. I to między innymi przyczynia się do tego, że nasza sprzedaż, nasz eksport na tamtejszy rynek wygląda znacznie lepiej niż, przepraszam, że tak powiem, powinien, tak? Niż można by było oczekiwać po tym, w jaki sposób w tej chwili kształtują się główne parametry niemieckiej gospodarki.